Spółdzielnia socjalna Bon Appetit uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej kategoria trzecia sukces rynkowy. Celem spółdzielni socjalnej Bon Appetit jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz umożliwienie im aktywizacji zawodowej, pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Wyżej wymienione cele realizowane są przez działalność zarobkową, czyli świadczenie usług cateringowych dla przedszkoli, szkół i innych instytucji, a także osób prywatnych. Od 2017 roku w naszej szkole funkcjonuje spółdzielnia Bon Appetit, która dostarcza nam obiadki, jeśli chodzi o szkołę, natomiast jeśli chodzi o przedszkole, to spółdzielnia Bon Appetit serwuje dzieciom 4 posiłki dziennie. Są to śniadanie, obiad składający się z 2 dań oraz podwieczorek. Spółdzielnia oprócz tego, że obsługuje przedszkole, to również obsługuje nasze różne imprezy szkolne i przedszkolne. Jadłospisy, które układane są przez spółdzielnię wraz z dietetykiem, z panią prezes, bo wiadomo, że to nie spółdzielnia układa, tylko ludzie, to przewidują też wszystkie warzywa sezonowe, warzywa i owoce sezonowe, także bogate są witaminy, stawiamy na to, żeby było tam jak najmniej konserwantów. To, co odróżnia nas od konkurencji, to przede wszystkim to, iż zapewniamy catering zbiorowy. Na naszym rynku jest niewiele takich firm, które mogą pochwalić się takim zapleczem jak my. Jest to możliwe dzięki dotacji z OWES-u, a także z Powiatowego Urzędu Pracy. Prace spółdzielni podjąłem się poprzez skierowanie z Urzędu Pracy. Pracuje mi się bardzo dobrze. Jest wiele możliwości, wiele też satysfakcji to moje stanowisko i moja praca daje mi jako osobie pracującej. Podjęłam pracę w spółdzielni zaraz po zakończeniu urlopu mojego macierzyńskiego. Dlatego podjęłam pracę ze względu na to, że jest praca na miejscu, praca w dogodnych godzinach pracy. Od rana po południe mamy wolne, więc można spędzić czas z rodziną. Jak mi się pracuje? Pracuje mi się dobrze, bo jest atmosfera bardzo fajna, ludzie są też w porządku, można każdy na każdego może sobie liczyć, pomagamy sobie nawzajem, więc jest dobrze. Spółdzielnia posiada jednoosobowy zarząd, jednak wszyscy członkowie spółdzielni mają realny wpływ na to, co się dzieje w firmie. Każde nowe zadanie konsultowane jest z pracownikami, którzy mają realny wpływ na funkcjonowanie spółdzielni. Sukces osiągnęliśmy dzięki systematycznej pracy, wytrwałości i wierze w to, co się robi. Naszych klientów przede wszystkim interesuje jakość naszych usług, zarówno usługi gastronomicznej, czyli naszych potraw, jak i też obsługi cateringowej, nasza punktualność i życzliwość. Obserwuję tą spółdzielnię, powstanie jej od samego początku i rzeczywiście widać tutaj niesamowitą determinację w tym, żeby ta spółdzielnia była, żeby podejmowała tyle działań i wysiłków. Myślę, że były na pewno takie okresy, gdzie pani Monika czasami miała takie zachwiania, czy to warto ciągnąć, bo rzeczywiście jest mnóstwo działań, mnóstwo zadań, ale ona jakby to wszystko przełamuje, bardzo chętnie różne rzeczy realizuje i myślę, że to spowodowało, że ta spółdzielnia odniosła sukces.